Kieruję te słowa do księży, arcybiskupów i biskupów, którzy wczoraj na Królu zakończyli swoją konferencję na obecność episkopa. Na naszej uczelni to dla nas widoczny symbol ścisłego związku naszej Alma Mater z Kościołem w Polsce. Te słowa mówię na ręce księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego konferencji episkopatu Polski, jednocześnie dziękując za komilię, wręcz programowy przekaz odnośnie do misji Uniwersytetów Katolickich, także naszego. Z satysfakcją zauważam obecność pań i panów rektorów z Lublina i z innych ośrodków akademickich. Nie sposób nie zauważyć, czy raczej nie zachwycić się śpiewem połączonych grup akademickich. To także wyraz naszej współpracy. Chóry akademickie podkreślają uwagę i dostojeństwo wydarzenia, w którym uczestniczymy. Druga część uroczystości będzie miała miejsce w aule kardynała Stefana Wyszyńskiego na Kulu. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Państwa. I tam, jak zazwyczaj, znowu usłyszymy, czy będziemy razem śpiewali starą akademicką pieśń Gaudę Mater Polonia, a później Gaudę Annus Igitur. To znaczy, cieszmy się. Istotnie są powody do satysfakcji, do radości, bo każda inauguracja to nowy początek, to nadzieja. Chcemy się cieszyć z naszego jubileuszu, a także z tego, że mamy szansę na nowo otwierać podwoje uczelni i oferować naszym studentom wiedzę, ufam, doświadczenie i z Wami pracuję. Na zakończenie, wyrażając ogromną radość, że jako środowisko akademickie jesteśmy razem, że Król może obchodzić swój jubileusz, chcę zwrócić się do tego, który jest źródłem wszelkiej mądrości, który jest początkiem i końcem, aby każdego dnia wzmacniał nasze wysiłki w drodze do prawdy.